Karanie uchodźców wojennych. Był on postawiony przed Trybunał Kościelny. Oczywiście wszystkie zarzuty były pozbawione jakiegokolwiek sensu. Były kompromitacją osób, które zaplamiły się tego rodzaju represjami i prześladowaniem wolności wypowiedzi. Tym niemniej, proszę Państwa, no, wytworzyła się bardzo dramatyczna sytuacja, którą też podgrzewały też inne ośrodki, między innymi kanały telewizyjne należące do oligarchów ukraińskich. Chętnie dyskredytowały dzieło biskupa Homeszyna, stawiając go w jednym rzędzie z pornograficzną książką Madonny, piosenkarki, jak też skandalicznej książki Salmana Rushdiego Szatańskie wersety. Czyli proszę Państwa, takie zestawienie dzieła Błogosławionego obok, prawda, tak jakże skandalicznych i niegodziwych przykładów literatury. Czyli wszystkie środki są dobre, żeby zdyskredytować, czyli cel uświęca środki. Dziwi i zasmuca w tym wszystkim, że Kościół grecko-katolicki na Ukrainie wespół z oligarchami, wespół, prawda, z różnymi ośrodkami i osobami pozbawionymi elementarnej etyki, które w sposób jawny podważali przekazanie Boże, ósme przekazanie w moim odczuciu absolutnie zostało tutaj naruszone, zostały, prawda, rzucone obelgi bezpodstawne. Tym niemniej, proszę Państwa, no, doszło do takich dramatycznych i smutnych sytuacji. Ale opatrzność Boża działa też na różne sposoby i wydawałoby się, prawda, sytuacje, które miałyby się przyczynić do klęski, powodują zupełnie inne rezultaty. Tak też dzięki temu, że z taką furią i zawziętością Kościół grecko-katolicki zaczął zwalczać książkę biskupa Homeszyna, postać ta stała się znana i rozpoznawana dość szeroko też w Polsce, bo wszystkie wiemy wydarzenia, no chociażby, prawda, bezprecedensowe prześladowanie za wydanie książki przyciągnęło uwagę różnych mediów katolickich w Polsce, mediów patriotycznych. Wiemy, że była też interpelacja poselska do Ministerstwa Spraw Zagranicznych Polski w sprawie, no bądź co bądź, represji, które spowodowała książka wydana w Polsce. Więc sprawa mocno się nagłośniła, ale przy tej okazji biskup Homeszyn stał się osobą bardzo dobrze znaną. Nieudany, bo to Kopernik to jest niemodne, proszę Państwa, że ziemia okrągła. Cóż to za wiedza, no cóż to za osiągnięcie. Proszę Państwa, że ziemia okrągła. Tutaj też chciałbym podziękować mediom toruńskim. Przede wszystkim w naszym dzienniku ukazał się bardzo piękny artykuł pani Ewy Siemaszko. W Radiu Maria mieliśmy możliwość też niejednokrotnie nawiązywać do tej postaci. Więc w przededniu 150. rocznicy, a w zeszłym roku obchodziliśmy 150. rocznicę urodzin biskupa Homeszyna, jego Sejm Rzeczypospolitej Polskiej uczcił osobną uchwałą biskupa Homeszyna, nazywając go prorokiem Ukrainy i składając mu hołd. Czy prawda, dostąpił najwyższego wyróżnienia jako jedyny grekokatolik, jako jedyny biskup ukraiński, dostał zaszczytu, że naród polski poprzez swoich parlamentarzystów złożył mu hołd. Niestety biskup Homeszyn w 150. rocznicę nie doczekał się podobnej albo, prawda, chociażby w mniejszej mierze pochwały czy uznania ani od państwa ukraińskiego, ani też od kościoła grecko-katolickiego. Zresztą 150. rocznica jego urodzin została przeoczona w kalendarium oficjalnych obchodów uchwalonym przez synod biskupów grecko-katolickich. Czy jest to postać do dnia dzisiejszego celowo przemilczana? Dlaczego, proszę Państwa, tak się dzieje i co spowodowało tak wielką furię, tak wielką zawziętość
i tak wielką złość ze strony przeciwników biskupa Homesyna. A chodzi o to, że treść, która zawarta jest w jego dziele, nie pasuje do polityki, którą prowadzi obecnie oficjalny Kościół grecko-katolicki, a też, prawda, wyrzuca wiele nieprawości, które są obecnie obecny w życiu politycznym, w życiu umysłowym Ukrainy. Biskup Homeszyn jeszcze za życia był znany jako gorliwy katolik, jako człowiek do końca oddany Chrystusowi, nie idący na żadne kompromisy i zgodnie ze swoim światopoglądem bazowanym na magisterium Kościoła, ostro potępiającym jakże mocno szerzącą się herezję nacjonalizmu wśród narodu ukraińskiego w latach 20-30. On jako jedyny hierarcha zwrócił uwagę należytą i adekwatną do skali zjawiska w latach 30. na zjawisko nacjonalizmu i potępił go. Potępił go wielokrotnie, chociażby dość mocnym był jego głos w liście pasterskim, czy można powiedzieć, prawda, osobnej książeczce o kwestii ukraińskiej, gdzie nazywa nacjonalizm ukraiński nacjonalizmem zboczonym, nacjonalizmem o światopoglądzie pogańskim, bałwochwalczym, a nawet o cechach satanizmu. Przestrzegał przed konsekwencjami. Pisał to w 1932 roku, czyli prawda była akurat jeszcze dekada dzieliła tego hierarchę od dramatycznych, straszliwych wydarzeń eskalacji ludobójstwa, które miało miejsce na Woleniu, a potem na terenach Małopolski Wschodniej. Biskup Homeszyn przewidywał niebezpieczeństwo, które niesie ideologia zbrodnicza, niebezpieczeństwo zarówno dla innych narodowości mieszkających obok Ukraińców, a też dla samych Ukraińców, na których, jak pisał, może ściągnąć wielką biedę, wielki grzech, też zarówno ideologię, jak też jej szermierze. Dość sceptycznie i lekceważąco wyrażał się o watażkach nacjonalistycznych. Mówił o nich, że oni uzurpowali sobie władzę reprezentować naród ukraiński. Nikt im nie dawał do tego mandatu. Poza tym treść, czyli nazywa w tej książce, w tym rękopisie Dwa Królestwa, biskup Homeszyn nazywa nacjonalizm największą herezją, która dotknęła jego naród. Największa klęska, największa herezja. Inny wątek, który jest bardzo mocno dostrzegalny i który też, prawda, wywołał ogromne rozżalenie w środowiskach nacjonalistycznego Kościoła grecko-katolickiego, to jest to, że biskup Homeszyn wchodzi w dyskusję z arcybiskupem Szeptyckim, wprost zarzucając mu wiele zaniedbań wobec powierzonej jego opiece pasterskiej trzody wiernych. Pisze prawie, że dosłownie cytuję w tej chwili, że metropolita rościł sobie prawo do bycia ojcem narodu. Natomiast dobry ojciec powinien chwalić za dobre uczynki, a za wykroczenie karcić. Kiedy herezja nacjonalizmu zaczęła się szerzej wśród naszego narodu, nic nie uczynił po to, żeby zaprzestać. Więc ponosi pośrednią odpowiedzialność za te wypaczenia i to kondycję narodu. Czyli prawda, to, że herezja nacjonalizmu zaczęła się szerzyć wśród Ukraińców,
biskup obarcia za to odpowiedzialnością też arcybiskupa Szeptyckiego. Proszę Państwa, inne wątki. Mi się wydaje, że może już bardziej w trakcie dyskusji to byśmy porozmawiali, dlaczego, jakie to są przyczyny i tak dalej, bo wyjaśnia, dokonuje bardzo wnikliwej analizy psychologicznej biskupa, arcybiskupa Szeptyckiego, która nie jest absolutnie tak prosta. Wiemy, że w środowiskach kresowych, w środowiskach patriotycznych funkcjonuje dość uproszczona, dość często uproszczona charakterystyka biskupa, arcybiskupa Szeptyckiego. Powinniśmy się wystrzegać tego, prawda? I biskup Homyszyn czyni błyskotliwą ocenę psychologiczno-osobowościową arcybiskupa Szeptyckiego. Postrzega go w kategoriach dość dramatycznych. Mówi, że jest to, pisząc o dwóch carstwach, dwóch królestwach, pisze, że był to człowiek, który uważał, że pełni wolę Bożą. Natomiast w rzeczywistości był to człowiek tego świata, prawda? I dał przykład temu, jak można się oszukiwać, że się pełni wolę Bożą, natomiast się jest człowiekiem tego świata. Gdy chodzi o... Wokół tych dwóch wątków, można powiedzieć, prawda, toczy się cała narracja. Głębiej arcybiskup Homyszyn zastanawia się nad istotą i tożsamością obrządku grecko-katolickiego. Jest orędownikiem coraz bardziej bliskiej współpracy między Kościołem grecko-katolickim i rzymsko-katolickim. Jest orędownikiem coraz większej katolickości Kościoła grecko-katolickiego, który powinien wykorzystywać wszystkie środki duszpasterskie, które weszły zbawienne do Kościoła powszechnego, który przed wcześniej nie funkcjonowały w Kościele grecko-katolickim. Był przeciwnikiem, prawda, sztucznego zbliżenia się Kościoła grecko-katolickiego do prawosławia i tak dalej, i zresztą to był kolejny zarzut wobec arcybiskupa Szeptyckiego. Wiele wątków. Ogromnie interesujący i szokujący głos biskupa. Głos, który wyprowadza nas, trzeba powiedzieć, prawda, z zaklamanej retoryki dotyczącej stosunku polsko-ukraińskich, bo to jest dla nas najważniejsza sprawa. Rozpoczęliśmy rok 2018, rok naznaczony dlaczego? Dlatego, że grekokatolicy wierzą w rocznicę papieża, a my tu mówimy o Bogu, że warto wierzyć w Boga. Nawet taka reklama była, że każdy ma prawo wierzyć w Boga. Ja mówię, Boże, jak oni to takie rzeczy mówią. Wiadomo, że każdy człowiek ma prawo wierzyć w Boga, ale takie reklamy były, że każdy ma prawo do Boga. Ja mówię, jakie reklamy, Boże, rzeczywiście, że każdy ma prawo do Boga. O Jezu, rzeczywiście moja Venero, że każdy ma prawo do Boga. Dotychczas trzeba powiedzieć sobie uczciwie, nigdy państwo polskie w sposób właściwy, nieadekwatny do skali zaniedbania nie reagowało i nie podnosiło tej kwestii. Niestety nie wybrzmiewał nigdy ten problem też z ust hierarchów kościelnych. Nikt nie mówił o tym, że za granicą, dokładnie, proszę Państwa, 5 kilometrów od granicy polsko-ukraińskiej znajduje się miejscowość Ostrówki, w której nie doszło do ekshumacji, do zakończenia ekshumacji szczątków. To jest, prawda, prawie tuż przy granicy polsko-ukraińskiej. Kości pomordowanych leżą na wierzchu, leżały na wierzchu, prawda, dramatyczne sceny, natomiast, prawda, ani konsulat Rzeczypospolitej, ani władze, prawda, jakieś inne, ani władze kościelne, prawda, bo graniczą te tereny z diecezjami polskimi, nie interesują tego rodzaju zjawiska. Więc mamy do wyboru albo brnąć dalej w zaklamaniu, coraz bardziej poglębiając, prawda, to przepaść i pęknięcie między obu społeczeństwami, albo, prawda, radykalnie zerwać z klamstwem i stanąć na drogę pojednania. Biskup Homyszyn wskazuje nam
drogę pojednania, odciąć się od herezji. Jako katolicy musimy się odciąć się od herezji. Tą herezją, zdaniem Gloria Glory, jest zbrodnicza ideologia nacjonalizmu, która nie jest ideologią, prawda, która czymś, co charakteryzuje stronę ukraińską, bo dość dziwnie często toczy się dyskusje. Mówi się o racjach polskich i racjach ukraińskich. Jak może być, prawda, racja zbrodniarzy, którzy dokonują bezprecedensowych mordów, utożsamiana z racją danego jakiegoś narodu, to owlacza go, owlacza też, prawda, pojęciu narodu. Więc biskup proponuje nazwę rzeczy po imieniu. Jest to to światełko, które może wyprowadzić nas z zakłamania, które, prawda, uporczywie, jak wspomniałem, trwamy. I niestety nie wskazuje na razie na to, że będą jakieś radykalne kroki w zaszczycie politycznym do poprawy. Nie wystarczy. To krótkie prowadzenie zamieniło się w wykład, tak, bardzo wiele wątków, także panie profesorze, takle będzie poruszonych głosem naszych słuchaczy, dlatego bardzo gorąco państwa zapraszamy do współtworzenia rozmów niedokończonych. Wszyscy Radia Maria jest znaczny profesor, doktor habilitowany Włodzimierz Szawczyk, Uniwersytetu Lubelskiego. Temat rozmów: Dwa Królestwa, świadectwo sprawiedliwego Ukraińca, błogosławionego księdza biskupa Grzegorza Homeszyna. Przypominam, tak, profesorze, jakby można jeszcze jedno zdanie. Proszę bardzo. Bo chciałbym, proszę państwa, właśnie, bo dużo mówiłem o samej książce Losa, które to jest w wydaniu książki, ale zapomniałem nagłośnić tą informację, że książka w październiku ukazała się w wydawnictwie krakowskim, wydawnictwie AA. Wydawnictwie Książki Katolickiej ukazała się dziś sporym nakładem. Jest dostępna w Wydawnictwie Katolickich, jest łatwa do zdobycia. Jest poprzedzona listem księdza kardynała Mariana Jaworskiego, jest poprzedzona pięknym listem podpisanym przez arcybiskupa Pokrzyckiego. Jest poprzedzona pięknym wprowadzeniem księdza Ihora Pelechatego, który ujawnia wszystkie kulisy związane z ukazaniem się tej książki. Więc książka jest głos błogosławionego, brzmi w tej chwili też po polsku. Zapoznać się z tym głosem, w bardzo dobrym, fachowym, akademickim tłumaczeniu na język polski. Tak jak wspomniałem, jest powszechnie dostępna w tej chwili. A ja przypomnę numery telefonów do naszego studia Polska Północna: 56 655 23 55, Polska Południowa 56 655 23 56, telefonia komórkowa w naszej rodzinie 536 600 100 oraz 536 600 200. Dwa numery telefonów dla zagranicy: 56 655 23 33 oraz 56 655 23 66, kierunkowy z Europy 048, z Ameryki i Kanady 011 48. Adopcyjnych. Dobry wieczór. Dobry wieczór. I Tomasz Polkowski, pedagog, Fundacja Dziecko i Rodzina. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Okna życia istnieją w całej Polsce, istnieją też zresztą w całej Europie. 140, no ale jak to dziecko oddać? No to przecież to chyba jest niemożliwe. 15 lat temu w Niemczech. Mówię pierwsze takie współczesne, bo tak naprawdę idea okien życia zrodziła się w średniowieczu. Natomiast do polskich okien życia łącznie trafiła prawie setka dzieci. To dobry pomysł, że takie miejsca istnieją, jak się państwu wydaje? Pani Izabela Ratyńska. Wie pani co, no mnie się wydaje, że to nie jest dobry pomysł, tak? Myślę, że w XXI wieku powinniśmy oddawać dzieci już bardziej świadomie. Rozumiem, że to czasami są takie sytuacje i nie ma wyjścia. Natomiast jeżeli matka czy rodzice mogliby z kimś porozmawiać na temat swojej trudnej sytuacji, to jest większa szansa na to. Jeżeli matka, czy rodzice, decyzję, czy rodzice, czy rodzice,
rodzice. Nawet gwarantowany czas, żeby się zastanowić. I nie chcę żyć. To też mi się wydaje, że to nie jest dobry pomysł i że dzieci w ogóle nie powinny być oddawane, to po pierwsze. Jest dzieci wiele w ogóle nie powinny być oddawane. To nie jest materiał kartoflowy. Bardziej zbieżne z potrzebami dzieci. Jak na przykład poród anonimowy, gdzie kobieta ma zabezpieczone jakby to całe prawo do anonimowości, ale jednak można uzyskać wszelkie informacje na temat historii, nie wiem, medycznej, jakichś poprzednich, prawda, pokoleń w tej rodzinie, czyli mniej więcej zorientować się w jakichś obciążeniach genetycznych. No i mieć informacje również dla dziecka, kiedy ono dorośnie, po to, aby ono uzyskało te niezbędne jakby korzenie, te informacje o własnej tożsamości. Więc wydaje mi się, że zresztą też badania pokazują, badania, które były robione przez Uniwersytet Nottingham, taki jest sławny psychiatra Kevin Brown, który zresztą Polskę wizytował kilka razy, pokazują, że te matki albo osoby, które pozostawiają, bo nie wiadomo, czy to są matki wcale przecież, które dzieci zostawiają w tych oknach życia, to niekoniecznie są te osoby, które są zagrożone jakimś występkiem. Nie, to znaczy, które mogą zagrażać dziecku. Że profil tych osób, które na przykład dopuszczają się dzieciobójstwa, to jest zupełnie inny profil niż te osoby, które pozostawiają tam dzieci. A właśnie, bo często się tworzy taką dychotomię, że z jednej strony mamy zagrożenie, że matka, no bo to najczęściej też tak się uważa, że to matka porzuca to dziecko, zostawia je, bo to nie jest uznane za porzucenie, ale zostawia je w ognie życia. I to jest takie bezpieczne miejsce, a z drugiej strony mamy śmietnik, klatkę schodową, jakiś, nie wiem, ciemny zaułek, do którego takie dziecko mogłoby trafić, gdyby nie było tego bezpiecznego miejsca. To właśnie chyba to nie jest tak. To znaczy, wydaje się, że jednak te osoby, które miałyby dziecku zagrażać, na przykład dzieciobójstwem albo pozostawieniem w takim niebezpiecznym miejscu, to są zupełnie inne osoby. Jak to można udowodnić? No w różny sposób. No były badane też te matki, czy te osoby, które powróciły do okna życia, tak, w różnych miejscach Europy i kto to jest. Ale też jak się popatrzy, bo to też badania Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę pokazują, jak na przykład dzieci są, w jakim są stanie pozostawiane w oknach życia. To są dzieci dobrze ubrane, zadbane, które często nie były rzeczywiście rodzone w szpitalu, natomiast są dobrze ubrane, czasami wyposażone w zabawki, czasami w jakieś liściki, krzyżyki, prawda, obrazki z Matką Boską. Czyli to są dzieci zadbane, tylko z jakichś powodów. One, no te rodzice, daj Boże, żeby to rzeczywiście była decyzja matki, bo to wcale niekoniecznie tak musi być. To może być na przykład mężczyzna, który stwierdził, a ja wcale nie chciałem tego dziecka, to szybko zaniosę i matka wcale może o tym nie wiedzieć. Natomiast to wydaje się, że to są osoby, które z różnych powodów mają trudności. I te powody również były badane przez właśnie Uniwersytet Nottingham i wśród nich są na przykład prawie 50% to są kobiety, które mają trudności w relacjach z partnerem albo których dzieci nie są wcale z tym partnerem, z którym one są obecne, ale boją się ujawnienia tych sytuacji. Czyli mają dziecko z kimś innym niż ich obecny partner. Tak, i moim zdaniem to są klientki wspaniałe tu dla mojej koleżanki, pani psycholog, która w takiej sytuacji mogłaby objąć jej opieką, ona i jej fachowi koledzy i podpowiedzieć różne inne rozwiązania niż oddanie dziecka na zawsze, bo adopcja ma dwie twarze, to jest zapewnienie dziecka komuś, kto o tym dziecku marzy z różnych powodów, jak również oddanie dziecka na zawsze i życie z tym faktem, że się to dziecko oddało na zawsze. Mam jednak takie wrażenie, że pomysły, które to nie są rzeczy, które są chociaż najważniejsze, a to Putin słyszy, a to prawda tutaj takie różne niebezpieczeństwa, a wy, prawda, rozmawiacie w historii. Nie jest to, proszę.
Państwa prawda. Jest to jedno z wielkich wielu zakłamań, które funkcjonują w tej chwili. Być może w takich miejscach, jak na świecie. Ziemia, analizując wydarzenia współczesnego świata, trwa wielka walka cywilizacji. Trwa walka zmierzająca do zniszczenia chrześcijaństwa, zniszczenia cywilizacji chrześcijańskiej. Pomiędzy Watykanem, no to gdzie Manchester City, w zasadzie to są już trochę stracone. Glory, gloria, w kościołach się urządzają różne gloria, obiekty absolutnie, prawda, nie sakralne, a wręcz nawet bluźniercze. Że wszystko, co stanowiło normalność w kontekście cywilizacji łacińskiej, zostało podważone. Glory, gloria, Polska wstrzymała się od tego. Będziemy rozpamiętywać Ukraińczykom dogadywać. Gloria, 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 gloria.
o stronę polską. Natomiast ta strona jest absolutnie niedołężna. Zachęcana do tego, zwróćcie Państwo uwagę, że najbliższymi współpracownikami tych środowisk były środowiska banderowskie, skrajnie nacjonalistyczne. Więc ci nacjonaliści, będący dziedzicami okrutnej tradycji, przez te liberalne środowiska opiniotwórcze polskie były windowane na partnera do rozmów geopolitycznych polsko-ukraińskich. Nie zwolennicy biskupa Homeszyna, nie zwolennicy ideologii katolicyzmu, nie zwolennicy, proszę Państwa, normalności, tylko prawda chciało się układać z banderowcami. Również, proszę Państwa, w tej chwili widzimy, że absolutnie jest kontynuowana tego rodzaju polityka. Czyli winduje się, wmawia się, że tylko ta strona może reprezentować naród ukraiński i z tą stroną da się rozmawiać, proszę Państwa. Więc to, co Pan powiedział, jak najbardziej się z tym zgadzam, że w tej chwili jesteśmy na etapie bardzo dramatycznego eksperymentu nad tożsamością cywilizacyjną narodu polskiego i te wątki polsko-ukraińskie są wykorzystywane jako narzędzie unicestwienia, upodlenia i zniszczenia cywilizacji łacińskiej w Polsce. Odbierzemy kolejny telefon. Proszę bardzo, Radio Maria, halo? Halo, niech będzie pochwalony Chrystus. Na wieki wieków, amen. Kogo witamy? Henryk Zgorny. Witam, panie Henryku. No już od dłuższego czasu słyszę relatywizacja. Słowo, które jest używane w sposób nielogiczny, który może uskuteczniać tą genderową politykę. Ponieważ relatywizacja rzeczy występuje wszędzie i wiadomo, że telewizor jest tańszy w relacji do samochodu, na przykład, przykładowo. W tej chwili, no mniej więcej, bo to zależy też właśnie, jakie są relacje, jaki telewizor do czego i jaki samochód, jakiego. Tego. Więc relacje musimy uwzględniać wszędzie. Jest jedynie problem z tym, że my po prostu niewłaściwie po prostu używamy tych, no czyli brakło mi słowa, którego profesor tam używał jakby zamiennie w stosunku Tak, ale w kontekście tematu tych spraw historycznych, panie Henryku? Do tego się nie będę nic ustosunkował, bo za mało znam. Nie potrzebujemy władzy. Dziękuję serdecznie. Pozdrawiam gorąco, panie profesorze. Dziękuję za ten głos. Specjalnie nie mam się do czego odnieść, z czym dyskutować. Panie profesorze, sytuacja tych relacji polsko-ukraińskich, ukraińsko-polskich w kontekście także dzisiejszego tematu, te sprawy widzimy są w dalszym ciągu czymś bardzo aktualnym. Jak pan profesor przybliżał to nauczanie zawarte w tych słowach, w zapiskach księdza biskupa Grzegorza Homoszyna, to te niebezpieczne trendy w dalszym ciągu są obecne. Niestety te trendy nie tyle, że są obecne, one funkcjonują w tej chwili w majestacie prawa. One przybrały formy polityki państwowej, stały się oficjalną wykładnią historii Ukrainy, stały się narzędziem kształtowania młodzieży i społeczeństwa ukraińskiego. One są wszechobecne, one się stały, prawda, częścią tożsamości, czyli to, co było napiętnowane przez biskupa Homeszyna, nazwane jako herezja, weszło do wszystkich struktur życia społecznego na Ukrainie, a powiem więcej, niestety w znacznej mierze, a może nawet przede wszystkim struktury kościelne, kościoła grecko-katolickiego, są nosicielami tej ideologii. Nie są to stwierdzenia, proszę Państwa, golosłowne, to są stwierdzenia, na rzecz których świadczą niestety bardzo smutne fakty. Do tych smutnych faktów należy chociażby, prawda, gloryfikacja Stepana Bandery, organizacji ukraińskich nacjonalistów przez hierarchów kościoła grecko-katolickiego.
rozmawiałem od kilku dni, próbuję się stworzyć dyskusję wokół tematu powstania pomnika zbrodni woleńskiej. Wiemy, że w tej dyskusji też zabierają głos przedstawicieli Ukrainy, przedstawicieli też Kościoła. Natomiast dziwi hipokryzja i brak jakiejkolwiek wrażliwości chrześcijańskiej w sytuacji, kiedy arcybiskup Lwowa dziwnym zbiegiem okoliczności, grecko-katolicki arcybiskup Lwowa dziwnym zbiegiem okoliczności, redemptorysta obrządku grecko-katolickiego, publicznie dokonuje poświęcenia pomnika Stepana Bandery. Naucza naród, lud wierny, że Stepan Bandera jest skarbem narodu. Są to dosłowne, to są dosłowne cytaty wyjęte z przemówienia homilii biskupa katolickiego. Więc prawda, ktoś, kto, tenże biskup wygłasza rzewne przemówienie, kiedy na murach Szkoły Polskiej we Lwowie mocuje się tablica pamiątkowa ku czci Romana Szuchewycza, osoby bezpośrednio odpowiedzialnej za ludobójstwo. Więc słyszeć głosy, którym nie pasuje, epatowanie zbytnie cierpienia, emocji i tak dalej na pomniku woleńskim, który ma powstać w Polsce, który w tymże czasie, prawda, zostaje, prawda, obojętny na święcenie przez hierarchów katolickich pomników osób odpowiedzialnych za ludobójstwo, jest, prawda, hipokryzją do potęgi. Więc jest to taka moja odpowiedź na pytanie, w jakim stopniu ta ideologia jest obecna. Niestety w tej chwili można powiedzieć, w grecko-katolickim kościele kościół biskupa Homeszyna jest w mniejszości w stosunku do kościoła Stepana Bandery, ponieważ nacjonalizm jest wszechobecny, o czym też niejednokrotnie wspominał ksiądz arcybiskup Mieczysław Mokrzycki, charakteryzując warunki w swojej pracy duszpasterskiej na Ukrainie. Powiedział wprost, że hierarchowie kościoła grecko-katolickiego są wychowani w duchu nacjonalizmu. Na ten fakt też zwracali uwagę i przedstawiciele wyższych władz kościelnych. Kardynał Parolin, będąc we Lwowie, przemawiając do kleryków grecko-katolickich, przestrzegał ich przed nacjonalizmem, który jest trudno nie dostrzec wśród duchowieństwa kościoła grecko-katolickiego. Czy jest to tajemnica Poliszynela, prawda, o której wszyscy mówią. Stąd możemy z ubolewaniem powiedzieć, że niestety w danej chwili społeczeństwo ukraińskie rozwija się w duchu bardzo odmiennym, aniż to sobie życzył biskup, błogosławiony biskup Grzegorz Homeszyn. Proszę bardzo, Radio Maria, halo. Szczęść Boże. Szczęść Boże, kogo witamy? Dzwoni Janusz Łodzi. Ja chciałem przede wszystkim jako katolik podziękować księdzu, panu profesorowi, ponieważ my sobie nie możemy pozwolić, czy w naszym kościele, czy na błędy dogmatyczne, czy nie możemy tolerować czegoś, co powinno być podstawą naszej wiary. I tutaj ten nacjonalizm, to był uchwalstwo, to przecież to jest nie do pomyślenia. Ja nawet nie myślałem, że w kościele grekokatolickim coś takiego funkcjonuje. Przecież Ukraińcy mieli możliwość zajrzeć do podręczników, z których uczyła się nasza młodzież, od etyki katolickiej. Ja mam takie wydanie z 1912 roku i tam jest wszystko jasno napisane. Ja tylko uważam, że musimy na jedną rzecz zwrócić uwagę w tej dyskusji, to znaczy, żebyśmy nie popełniali grzechu przeciwko nadziei chrześcijańskiej, bo Ukraińcy może grzeszą w ten sposób, że można powiedzieć, nie tyle brakiem, co przesadą tej. Ale ja ich po prostu
pobłogosławił na przyszłość i oni powinni o tym doskonale wiedzieć. My z kolei w tych dyskusjach musimy uważać, uważać, żeby nie było tego braku nadziei u nas. Jednak tolerancja dla błędów, nie dla osób. My musimy w dalszym ciągu szukać jednak mimo wszystko porozumienia, bo tego uczy nasza etyka katolicka i nasza wiara. A panu profesorowi to szczególnie bardzo dziękuję, bo takich pracy katolików jak pan profesor to się rzadko spotyka. Szczęść Boże. Dziękujemy panie Januszu, panie profesorze. Dziękuję bardzo, szczęść Boże panu. Wie pan co, tak, mi się wydaje, że to, że rozmawiamy dzisiaj o tej postaci błogosławionego biskupa Homyszyna, jest to świadectwo naszej nadziei. Jest to świadectwo, że mimo iż jest źle, bo musimy też, prawda, określić w całej objętości, w całej, prawda, ciężkości tą sytuację, jaka jest. Nie możemy udawać, że tak jak co niektórzy, zwłaszcza politycy, nas przekonują, wszystko jest okej, historię zostawmy historykom, my coraz bliżsi Europy jesteśmy i tak dalej. Wiemy, że tak nie jest, doskonale wiemy o tym. To, co przedstawiłem w kategoriach dramatycznych, a dramatem jest to, że Kościół katolicki się pogrąża w herezji. Kościół grecko-katolicki jest kościołem katolickim przede wszystkim. Jest to kościół, jest to wielka tradycja związana z ideą Unii, idea Unii Kościołów, jedności, urzeczywistnienia nakazu Pana Jezusa, byśmy wszyscy jedno byli. Jest to idea, za którą przelał krew męczeńską święty Jozafat biskup, za którą przelewali krew męczennicy pratulińscy, walcząc o swoją katolickość, która weszła, prawda, z perspektywy chociażby wrażliwości polskiej w świadomość tego braterstwa między Rusinami a Polakami, która była pieczołowicie przechowywana w XIX wieku, prawda? Czy jedność katolików, jedność, braterskość, to była idea, która przyświecała zarówno wielkim wieszczom polskim. Wspomnijmy chociażby tradycję księży zmartwychwstańców, którzy się trudzili nad formacją kaplanów grecko-katolickich. I tak dalej, i tak dalej. Natomiast którego zresztą, prawda, przykładem tego ducha jedności jest biskup Świetlana, wielka postać błogosławionego biskupa Homyszyna, któremu naród polski złożył hołd poprzez uchwałę sejmową, który coraz bardziej jest znany i szanowany, który wiem, że urośnie na symbol pojednania polsko-ukraińskiego. Wiem też, że innej drogi niż pojednania nie mamy jako katolicy. Dziękuję panu, że zwrócił pan, prawda, podkreślę ten wątek, bo oczywiście temat, o którym rozmawiamy, jest wielowątkowy. Oczywiście rzeczy trudne i dramatyczne wzbudzają więcej emocji i są to rzeczy, prawda, wymagające głębszych, że tak powiem, głębszego zbadania, aniż to, co jest dla nas normalne i proste. Miłość i jedność to są rzeczy normalne, należące do cech ludzkości, prawda, do cech człowieczeństwa. Więc jakbym powiedział, że ani środowiska, które się dopominają o prawdę na temat zbrodni woleńskich, środowiska kresowe przede wszystkim, patriotyczne środowiska, nigdy nie zaprzestawały podkreślania roli sprawiedliwych Ukraińców. Czy prawda, zazwyczaj oczywiście używamy dość często krzywdzących skrótów myślowych, mówiąc, prawda, o narodzie ukraińskim, o relacjach polsko-ukraińskich w kontekście, prawda, tych zbrodni ludobójstwa. Są to opinie krzywdzące, dlatego że mówiąc o narodzie ukraińskim, powinniśmy pamiętać o wielkim wschodniosłowiańskim narodzie, który sąsiaduje z Polską, którego, prawda, granice się rozpoczynają tutaj na Bugu, a kończą się aż w stepach donieckich. Czy jest to wielki naród, prawda,
który nigdy nie był skażony ideologią wywrotową, który, oczywiście nad którym były dokonywane liczne eksperymenty, zarówno jak komunizacje, tak i panderyzacje. Natomiast wierzmy i starajmy się działać na rzecz tego, żeby ten naród się ocknął. Dlatego, że jest to w dobrze pojętym interesie Polski, w polskiej racji stanu, żeby mieć do czynienia, mieć za sąsiada naród normalny, europejski, chrześcijański, katolicki. I biskup Homeszyn jest tutaj wzorcem tego sprawiedliwego, wielkiego Ukraińca, który odcina się od zła, wskazuje, proszę Państwa, w tej chwili nie był poruszany ten wątek, może ktoś zada pytanie, to do tego wrócimy. Przecież to był wizjoner też relacji polsko-ukraińskich. To był biskup, który mieszkał konkretnie w państwie polskim, prawda? Rozpoczął swoje rządy pasterskie w 1904 roku, oczywiście za czasów Austro-Węgier. Natomiast od roku 23, kiedy się ustanowiły granice już, prawda, ostatecznie wschodnie, był to, prawda, oczywiście wcześniej jeszcze, był to biskup działający w na terenie państwa polskiego. Proszę Państwa, pozostawił jakżeż ogromną też spuściznę dotyczącą relacji polsko-ukraińskich. Konkretnych, prawda, konkretnych, czyli, prawda, mówiących o tym, że to, że część Małopolska Wschodnia i Wolej znalazły się w obrębie państwa polskiego, to jest błogosławieństwo, bo pyta się, jaka alternatywa. A gdyby nie Polska, to co? Stawię pytanie. To by były Sowiety, prawda? To byśmy nie istnieli, to by nas zniszczyli. Zniszczyliby nasz Kościół, zniszczyliby naszą kulturę, zniszczyliby nas. Jaka alternatywa? Czy był to biskup bardzo racjonalnie myślący? Razem z tym nie był to biskup na tyle ugodowy, który by się zrzekł, prawda, swego patriotyzmu, swej... Proszę Państwa, proszę przeczytać zapiski. Tak, panie profesorze, przepraszam, wrócimy do tego wątku, bo nasza słuchaczka oczekuje. Już? No proszę, proszę bardzo, tak, Radio Maria, halo. Szczęść Boże. Anna Gniezno. Nikt z nich nie zwycięża. Pana profesora, ojca prowadzącego, przede wszystkim ogromny Bóg zapłać panu profesorowi. Wspaniałe lekcje historii, w ogóle naprawdę, którą pan przybliża. Ja nie jestem historykiem, jestem matura 67, w związku z tym nie znam historii, oczywiście jej się uczę. No, ja szczególnie właśnie interesują mnie te problemy po filmie Wołyń, po wielu dokumentalnych, świetnych filmach bardzo się tym interesuję i no jest tutaj masę rzeczy do wyjaśnienia, trudnych. Ja chciałabym na początku takie konkretne pytanie. Kiedy jest wspomnienie liturgiczne błogosławionego biskupa Homeszyna? Bo myślę, że przede wszystkim jego modlitwa i jego wstawiennictwo mogą pomóc w tym bardzo trudnym, prawda, problemach relacji. Dwa, jaka jest dokładna data, czy jest znana śmierci księdza błogosławionego Homeszyna? To są te konkrety najpierw. Potem chciałabym też powiedzieć rzeczywiście, że najbardziej Soboru Watykańskiego odczucia bolesne są też właśnie między kościołami właśnie naszym polskim, katolickim i no nie wiem, pewnie, że to są może sprawy, których nie znamy, to arcybiskup Mokrzycki, właśnie święty człowiek, który powiedział o tych tylko takich, no, parawanach, tych tak zwanych pustych słowach, tak zwanych pojednaniach. Ja słyszałam taką wypowiedź, że na danym etapie nie można było nic innego. No nie wiem, prawda, czy nie można było nic innego. Jakoś tak mało się mówi o bardzo trudnych sprawach, którymi się musi zmierzyć nasz biskup Mokrzycki, prawda, dotyczących także Polaków żyjących we Lwowie. Także jakoś tak, to taki też prośba i apel, żeby, no, może właśnie, no, a jeśli chodzi o politykę, to rzeczywiście, no nie wiem, czy to porozumienie, czy jakaś podobna komisja powstała, po wizycie pana prezydenta Dudy, tak, w Charkowie Kijowie, to coś wiadomo na ten temat. Dwa, no tak też właśnie chciałam też, ja już to kiedyś pytałam pana profesora, że to powiedzenie strachy na lachy jest bardzo źle używane, prawda? To jest moim zdaniem dość, nie wiem, jaka jest etymologia powstała, dlaczego tak się go używa, bo to jest jakby błędnie używane, bo jednak ludzie się jednak są, bardzo się boją, i to Ukraińcy przede wszystkim. A ja też go chciałam już powiedzieć, że po obejrzeniu filmu Wołyń i wielu dokumentów, to właściwie nawet przestałam się ubierać w kolorach czerwonym i czarnym.
Pozdrawiam serdecznie i Bóg zapłaci. Dziękujemy bardzo. Proszę, panie profesorze. Dziękuję bardzo. Tak, bardzo dziękuję pani za jak zwykle merytoryczne, głębokie i trudne pytanie. Proszę panią, gdy chodzi o postać biskupa Homeszyna, no to tutaj dla nas, dla mnie historyka, są dwie daty związane z tą postacią, takie najbardziej miarodajne, czyli prawda, data urodzin i tutaj dość też ta data jest symboliczna, bo urodził się dokładnie w uroczystość zwiastowania pańskiego 25 marca 1867 roku, czyli w minionym roku mieliśmy 150. rocznicę narodzenia, od urodzin biskupa Homeszyna i bardzo się cieszę i jestem dumny, że Sejm Rzeczypospolitej w przededniu dokładnie, prawda, tej uroczystości uczcił biskupa Homeszyna osobną uchwałą, jednogłośnie, proszę państwa. Żadnych nie wzbudzało ta postać kontrowersji. Nazwano biskupa Homeszyna w tym dokumencie prorokiem Ukrainy i mi się wydaje, że powinniśmy jak najbardziej popularyzować tę metaforę w stosunku do wielkiego biskupa. Umarł 28 grudnia 1945 roku. Jest czczony, prawda, oczywiście w kościele partykularnym, bo jest błogosławiony, nie jest, jego kult nie jest rozciągnięty w tej chwili na cały kościół powszechny, stąd, prawda, nie umiem powiedzieć, kiedy... 28 grudnia, panie profesorze. 28 grudnia, czyli w dniu śmierci, tak? Tak, jest liturgiczne wspomnienie. Liturgiczne wspomnienie. No właśnie, to jest też, no, logiczne i też cenna podpowiedź, czyli też w dniu męczeństwa młodzieńców, tak, betlejemskich. Czyli jest to martyrologium jeszcze bardziej wzmocniony i podkreślony, ten dramat nawiązujący do też wydarzeń związanych z narodzeniem pańskim. Pani też przeszła na wątek dość istotny, mianowicie porozumienie i jaką rolę mogą odegrać, będą odgrywały komisje powstale, niepowstale i tak dalej. Proszę państwa, no mi się wydaje, że to jest brniemy donikąd poprzez tego rodzaju uprawianie polityki. Wiem, że była ta wizyta potrzebna z racji na poprawność polityczną. Wiem, że trzeba było, prawda, wytonować emocje, które się rozegrzały, że, prawda, pan prezydent wziął na siebie tą niewdzięczną rolę, żeby pojechać wówczas, kiedy inny by głowa państwa nie pojechał, bo relacje, które w tej chwili istnieją, nie tworzą żadnych obszarów do wspólnych dyskusji. Moje pytanie chociażby do prezydenta, do prezydentów obu krajów, czy do doradców prezydentów obu krajów brzmiałoby w ten sposób. O czym możemy rozmawiać, jeżeli jedna ze stron nieśmiało się dopomina o zgodę na pogrzeb przynajmniej 130 tysięcy szczątków swoich współrodaków. Inna ze stron mówi, że nie zgadzamy się na to, ponieważ chcemy, żebyście wy na swoim terenie postawili pomniki oprawcom, którzy zgładzili z ziemi te ofiary. Więc o czym możemy rozmawiać, proszę państwa? Ja nie widzę tutaj najmniejszego punktu wspólnego. Możemy, prawda, sobie zdać sprawę, że w tej chwili elity polityczne obu krajów reprezentują społeczeństwo o zupełnie odmiennej etyce. Zupełnie inne zasady etyczne. Więc, prawda, wiemy, że my się nie dogadamy z kimś, dla którego pojęcie dobro i zła jest inne niż dla nas. Nie dogadamy się, prawda? Dlatego, że to są poza racjonalnym wymiarem. To są, prawda, pewne wartości, które są wmontowane w
świadomość człowieka. Czyli, prawda, my nie przekonamy, prawda, kogoś, kto jest przekonany, że nie ma uczucia litości, trzeba, prawda, zabić wroga. Nie wroga, prawda, że ktoś, nie wroga, że, prawda, ktoś mnie obraził, to ja muszę go zabić. Nikt, prawda, nie rozumie, co to jest przebaczenie, nie rozumie, prawda, co to są inne, prawda, wartości etyczne. Mówimy w tej chwili o etyce. Więc, prawda, jeżeli mamy do czynienia z elitami politycznymi kraju, który nie dość, że nie zdaje sobie sprawy, że istniejąc prawie 30 lat państwo ukraińskie nie ruszyło, prawda, nie poczyniło nic w kierunku tego, żeby z tej ziemi, która w tej chwili, prawda, jest zaniedbana, która, prawda, wzbudza politowanie i smutek, wydobyć szczątki, prawda, jakże przerażające, prawda, ilości ludzi, prawda, one leżą, biskupi na Ukrainie w sposób przesiąknięty hipokryzją, kiedy trzeba było, prawda, uporządkować jakiś grup ofiar Holokaustu, oczywiście jak najbardziej, każdy, mówimy, że kości, szczątki wroga powinny być pochowane, proszę Państwa. Więc, prawda, jeżeli, prawda, sposób przesiąknięty hipokryzją, tak zwany patriarcha Kościoła grecko-katolickiego, mówię, że tak zwany, dlatego że nie przysługuje arcybiskupowi większemu Kościoła grecko-katolickiego tytuł patriarcha, jest to samozwańczy tytuł, ale, prawda, tenże samozwańczy patriarcha mówi, że wojna nie skończyła się dopóty szczątki ostatniej ofiary nie zostały pogrzebane, prawda, w sytuacji grobów ofiar Holokaustu, mówi, tak? Natomiast przełacza nie dostrzega, prawda, 130 przynajmniej, prawda, tysięcy szczątków, więc o czym my możemy rozmawiać, proszę Państwa? Możemy się, także każde komisje są skazane na niepowodzenie. Nie jestem tutaj ani jakimś złym prorokiem, ani kimś, kto feruje, prawda, jakieś, nie wiadomo jak. To są wszystko racjonalne i jak najbardziej logiczne. Zobaczcie, proszę Państwa, natworzyło się mnóstwo komisji polsko-ukraińskich, mnóstwo, prawda, forów i tak dalej. Ostatnia chociażby wypowiedź profesora Rezmera, który, prawda, wystąpił jako współprzewodniczący ze strony polskiej z takiej wspólnej komisji, mówiąc, że nie mamy o czym rozmawiać. Nie może, był załamany poziomem funkcjonowania takiej komisji, takiego forum. Mówię, że normalnie się spiera na temat interpretacji różnych faktów, natomiast, że jedna ze stron tworzących komisję czy forum, prawda, neguje fakty, zaprzecza fakty. No o czym? Czy mamy w tej chwili, proszę Państwa, potężną przepaść, która z istnienia której powinniśmy zdać sobie sprawę. Natomiast jeżeli ktoś z polityków uważa, że można tuszować, można tworzyć, można, prawda, uwiarygadniać drugą stronę poprzez tworzenie takich forum, jest to brnienie donikąd. Jest to, prawda, bardzo blędne. Tym bardziej, że, proszę Państwa, wiemy doskonale, że klamstwo woleńskie stopniowo kruszeje. Że nie jest to tak bezwzględnie i cynicznie szerzona teza, jak to było, prawda, jakieś jeszcze kilka lat temu, prawda, już inne społeczeństwo polskie, już inne społeczeństwo, wrażliwość społeczna. Wiemy, że wierzę i tutaj jestem pełny nadziei, prawda, nadziei chrześcijańskiej, że dojdzie do opamiętania się narodu polskiego, opamiętania się i wydobycie się z letargu i wydobywszy się z tego letargu, uświadomiwszy sobie, prawda, ten wielki ból, wielką tragedię, wyciągnie prawdziwą rękę pobratymczą w stosunku do Ukrainy, pomoże Ukrainie wyzbyć się ideologii, która odcina to ten kraj od Europy, od cywilizacji, od normalności i wówczas dopiero, prawda, nastąpi prawdziwe pojednanie i braterstwo. Więc, prawda, w tej chwili piłka po stronie Polski. Polska powinna się ocknąć, wydobyć się z letargu, z zaklamania, społeczeństwo przywołać polityków, przywołać, zwrócić się w postawie
synowskiej, do pasterzy Kościoła, żeby pasterzy poprowadzili z tego, prawda, z tej zapaści. Bo powielanie, tak jak pani nawiązała do słów księdza arcybiskupa Mokrzyckiego, pustych frazesów, bez treści, niczego nie da. Będzie, prawda, tylko dyskredytowało Kościół, a Kościół i tak wiemy, że w tej chwili jest atakowany zewsząd. No to więc musimy, prawda, jako katolicy, jako patrioci, jako osoby, którym zależy autentycznie na dobrych relacjach polsko-ukraińskich, się wspierać, pomóc, pomagać się, wspierać się nawzajem. Wspierać musimy, przemawiać stanowczo do środowisk politycznych, ale stanowczo, ale życzliwie. Zwracać się też, prawda, oczekiwać od Kościoła, od hierarchu Kościoła, że wyprowadzą nas z tego zaklamania, w którym jesteśmy i który